Cześć, tu Sebastian, Kaszubian Reviewer. Witam Was w moim ostatnim filmie na tym kanale. A tworzę go po to, żeby pożegnać się z Wami, ponieważ oficjalnie 21 sierpnia przestaję być recenzentem. To oficjalnie, formalnie, dzisiaj jest ten dzień, kiedy puszczę ostatnie skrytki. No z wyjątkiem tych, które są już ustawione i pojawią się za kilka lub kilkanaście dni. Ale generalnie to jest koniec mojej recenzenckiej przygody. Zastanawiałem się, czy w ogóle nagrywać ten film. Bo jest we mnie trochę narcyzmu, ale z drugiej strony nie widziałem jak gdyby powodu, by tego robić. Po głębszym namyśle stwierdziłem, że 10 lat recenzowania, o właśnie, minęła moja 10. rocznica. Dziękuję tym, którzy złożyli życzenia. To bardzo miłe. No właśnie, 10 lat recenzowania stworzyło między mną a tymi, dla których pracowałem, przyjaźnie, związki. I głupio byłoby tak odejść bez słowa pożegnania. Więc żegnam się oficjalnie. I muszę wam powiedzieć, że tak naprawdę nie chcę rezygnować z pracy recenzenta. Bardzo to lubię. Uważam, że recenzowanie było najwspanialszym darem, jaki dostałem w geocachingu. To naprawdę przewyższa wszystko inne, co w geocachingu poznałem. I jak mówiłem, nie jestem zbyt chętny, żeby odchodzić. Jednak są powody, dla których zdecydowałem się to robić i odwlekałem to. Prawdę mówiąc, sygnalizowałem w różnych filmach, postach na Twitterze, że coś takiego może się zdarzyć. Moje zainteresowanie geocachingiem stopniowo słabło. Gdy przyszedł koronawirus, w miejscu, gdzie mieszkam, nie można było publikować cache przez półtora roku. Nie było nic nowego. W zasadzie geocaching był zawieszony, jak w wielu innych miejscach. Co prawda trochę dłużej niż gdzie indziej, ale jednak. Więc to jak gdyby wygasło, cache'owanie wygasło. Jak gdyby nie czułem bodźca do powrotu. W tym czasie, w ciągu tego półtora roku, znalazłem inne hobby, które jak geocaching kilkanaście lat temu, wywołuje u mnie entuzjazm i prawdę mówiąc, to hobby zastąpiło geocaching. Także ja nie czuję motywacji, żeby wrócić do geocachingu w takim stopniu, w jakim zajmowałem się nim wcześniej. A więc byłbym takim recenzentem, który nie cache'uje, a to wydaje mi się niezdrowe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że faktycznie zaczęło mi brakować czasu na recenzowanie. I mogliście zauważyć ostatnio, że czas oczekiwania na publikację znacząco się wydłużył, więc nie robię swojej roboty dobrze, także pod tym względem. A prawdę mówiąc, nie zasługujecie na to. Więc trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć dość. No i mówię. Odchodzę z ciężkim sercem, ale mam nadzieję, zostawiam wielu przyjaciół. Nie mam jakichś szczególnych kwasów z nikim. Oczywiście zdarzały się
nieporozumienia, jak to w stosunkach międzyludzkich. Ale 99% moich doznań w obcowaniu z geocacherami jest bez wątpienia pozytywne. Cóż, to by było w zasadzie tyle. Kończąc ten film, chciałbym bardzo wam podziękować, ponieważ wielokrotnie w ciągu tych 10 lat okazywaliście mi niesamowite wsparcie, kiedy tego potrzebowałem, życzliwość, kiedy nie dawałem rady, nie nadążałem, kiedy popełniałem błędy, pokazywaliście wyrozumiałość. I naprawdę jestem wam ogromnie wdzięczny za to. Mam nadzieję, że przyjmiecie mnie na może jakichś eventach, jak się będę okazyjnie pojawiał. Nie poszczujecie psami. I cóż, no. Łza się wokół kręci, więc kończę. I wiecie, jak zamknę ten film. Cachujcie bezpiecznie. A, jeszcze jedna rzecz, oczywiście zapomniałem. Na tym kanale stworzyłem blisko 70 różnych filmów i zastanawiałem się, co z nimi zrobić. W pierwszym odruchu chciałem wszystko skasować, ale jednak może tak. Chciałem skasować dlatego, żeby nie mieszać recenzentom, którzy pozostaną na posterunku, że tak powiem. Poza tym zasady się zmieniają i te filmy mogą wprowadzać w błąd, więc dlatego chciałem usunąć. Jednak nie wszystkie dotyczą takich zasad, które są jakby wrażliwe na upływ czasu, więc może te bym zostawił. No, w każdym razie, stworzyłem sondę tutaj w zakładce społeczność, więc zajrzyjcie tam i zagłosujcie, pomóc mi zdecydować, co z tym zrobić. Jak zbiera się 50 głosów, więc 10% tych, którzy subskrybują ten kanał, to zastanowię się nad tym wyborem. Popytam obecnych recenzentów, co o tym myślą i zdecydujemy. Jeśli nie będzie zainteresowania, skasuję, nie ma problemu. Nie jestem bardzo przywiązany do tego. No i tyle. To już naprawdę koniec. Trzymajcie się. O nie, jeszcze jedna rzecz. Teraz już naprawdę ostatnia. Jeśli chodzi o nowego recenzenta, to z zasady odchodzący recenzent nie zajmuje się tym tematem. Więc jeżeli chcecie coś wiedzieć, to pytajcie recenzentów, którzy są aktywni. Mogę jedynie powiedzieć, że będzie nowy recenzent lub recenzentka. A już reszta, szczegóły, kiedy, jak, kto, i to już pytajcie pozostałych polskich recenzentów. Choć muszę powiedzieć, że do czasu ogłoszenia recenzenta to w zasadzie nic nie będą mogli wam powiedzieć, więc cóż, uzbrójcie się w cierpliwość. No i teraz już naprawdę. Do zobaczenia.